Ja tak zasygnalizuję wariant Marderplata, o co chodzi, bo tu ktoś mnie pytał o ten wariant Marderplata. Nie wiem, czy to nie pan Kamil Biel, czy jakoś tak. D4, skoczek F6. A, skoczka, a to już wiem. Tak, panie Michale, było remi, chciałem na siłę wygrać. Miałem przedtem trochę lepszą, potem popuściłem, chciałem na siłę wygrać i zasłużenie. Pan wygrał, był pan twardy i twardo pan się bronił i wyczekał pan na błąd przeciwnika. Zasłużona wygrana, panie Michale. Skoczek C3, goniec G7, E4, D6. Tu chcę powiedzieć, że w słynnej partii Letelier-Fischer w zakładce Robert Fischer jest, Fischer zrobił roszadę, nie bał się ruchu E5, odszedł skoczkiem na E8. To centrum białych jest takie, jakie jest, ale nie wolno przesadzać. Nie wolno przesadzać D6. Skoczek F3. Roszada. Goniec E2, E5. I tutaj uwaga. Biały nie od razu pcha na D5. Czeka, chociaż może, żeby uzyskać przewagę, roszuje. Teraz czarny oczywiście jak bardzo chce, może zbić na D4. Hetmanem bije źle i po skoczek D4. Można grać skoczek C6, wieża E8, ale to już nie jest Marderplata. W zasadzie biały może spokojnie zrobić roszadę, bo wiadomo, że czarny chce przepchnięcia na D5. Skoczek C6. Pan króci od razu pcha, żeby nie dostać struktury Marocego. Witam, panie Miedziewal. A co jest złego w strukturze Marocego? No niestety, pani Małgorzata poszła sobie, zgubiła się. Trudno. Może jeszcze, może sobie zakłada konto na tym. W każdym bądź razie skoczek C6 i teraz uwaga. Nie boimy się bicia. Nie boimy się bicia. Bo tu wszystkie inne ruchy niż goniec G5 są. Znaleziono parę dobrych ruchów. Dla czarnych. Wieża D7. O. Wieża D7. Czarnymi się nie boimy. Jak biały weźmie kiedyś na E5, my weźmiemy na E4. Z reguły te końcówki nie są złe dla czarnych. Biały tak gra, jak chce wymusić remi, ale to jest dokładnie jak w wymiennej francuskiej, że biały chce, czarny ma większe doświadczenie, bo czarnemu co jakiś czas chcą w ten sposób wymusić remi. I czarny wie, jak to grać, a biały niestety się sypie. Małgorzata Tarnowska. Jestem, nie mogę się odnaleźć. Co to znaczy, pani Małgorzato? Ma pani problem? Gdzie pani się nie może odnaleźć? No właśnie, panie Grzesiu, wydaje się panu. Czy białe mogą uniknąć tego wariantu? Panie Radosławie, a dlaczego białe mogą, chcą unikać tego wariantu, skoro on jest dobry dla białych? Dobra, skoczek C6, D5. I teraz uwaga. Skoczek idzie na E7. I białe mają dwa ruchy. Skoczek E1 i skoczek D2. Zobaczmy, jeżeli skoczek D2, to idziemy skoczkiem na E8. I dalej F5, F4 matujemy. Jeżeli skoczek E1, to idziemy na D7, skoczek D3. Najlepsze pole dla skoczka. Nie mam tu strzałek, ale atakuję F4, E5, C5 i B4. F5. Goniec D2. Goniec E3 nie przechodzi. Sprytniejsi grają tu F3, E4. Goniec D2. Skoczek F6. F3 i F4. To jest istota wariantu Marderplata.
Pani Małgorzato, za chwilę. Za chwilę, za 10 minut naliczę się. Ma Pani konto, nalicza się Pani Małgorzato? Dzień dobry, Pani Berdzik. Sprawdzę opóźnienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 sekund. No to naliczę się. Nie, nie chce mi się ten liczec włączyć. Za chwilę się włączy. Naliczę się, w lewym górnym rogu jest zagraj i tam jest trzecie na dołu symultana. To za chwilę. Za chwilę. To przechodzimy do tego. O, widzicie, jak mi się ładnie zmienia okno? Opóźnienie 1 sekunda. To zadzie, tylko pani powie, pani Małgorzata, że tak się pani tam nazywa na tym liczesie. Żebym panią wybrał, bo biorę tych, biorę w pierwszej kolejności osoby z czata. I tutaj uwaga, to są tak wzajemne łańcuchy pionowe. Bazą łańcucha białych jest pion F3 i trzeba go atakować pionem G. Bazą łańcucha czarnych jest pion D6 i trzeba grać przez C5. Biały chce grać C5, chce otworzyć linię. Czarny robi taką sztukę, że oprócz tego, że to atakuje, stawia wieżę na F7, żeby skontrolować punkt C7 i gońca na F8, żeby bronić punktu D6. Jak widzimy, ten goniec nie jest za bardzo przydatny w ataku na króla, więc on staje na F8, broni punktu D6, a wieża z F7 broni punktu F7. Golum. Dobrze, pan. To pani ma dopiero 6 lat, pani Małgorzato. No dobrze. Będzie mi głupio z panią przegrać. Efekty jak w filmach. 6 lat ma pani Małgosia. No dobra. Uwaga. I C5. Białe atakują, a my G5. I tu atak białych jest szybszy. Tu mogę powiedzieć, że swego czasu, jak nasza supergwiazda, arcymistrzyni Agnieszka Brusman grała w turniejach pretendentek przeciwko zawodniczkom radzieckim, które były doskonale przygotowane, grała ten wariant, one grały białymi i one grały to lepiej troszeczkę, troszeczkę lepiej, coś tu wygrywały. Ale przychodził taki moment, że Agnieszka tu, tak mogę mówić Agnieszka, bo znam ją od dawna, znamy się, ona tu kontrowała i dawała mata. Co z tego, że białe wygrywały ten narożnik, kiedy czarne wygrywały ten narożnik z królem? I choć obiektywnie one miały przewagę, to jednak w partii praktycznej, przy ograniczonym namyśle, ona to wygrywała. Tu jest słynna partia Auerbach-Kotow, gdzie Kotow ofiarował hetmana na H3 i nie doliczył się mata, ale i tak wygrał. Czyli ten wariant to taki wyścig. Tak, jeszcze jedna rzecz. To co mówię, jest ważniejsze od wariantów. Centrum jest zamknięte. Przy zamkniętym centrum każdy atakuje na swoim skrzydle. Zamyka oczy i pruje na swoim skrzydle. I nieważne, gdzie stoją króle. Przy centrum zamkniętym atakujemy na skrzydłach. Witam pana Ktosia. Oczywiście panie Ktoś, tylko trzeba podać nick i się zaraz dołączymy do symultany. Tu jeszcze chcę coś powiedzieć. I tutaj biały może grać różnie. Jednym ze pomysłów jest granie wieża C1. Czasami skoczek idzie na B5, zabiera piona 7, ale to przy gońcu na F2. Skoczek F2. Czarny się nie przejmuje i pruje H5. H3. Skoczek G6. Hetman C2. Tu wbrew pozorom są podobne ruchy. Podobne ruchy. Czasami biały gra B4, C5. Czasami skoczkiem idzie na B5. I tu skoczek E8 jest zły ruch. Najlepszy ruch jest wieża F7. I powierza FC1, goniec F8, ale najbardziej pryncypialne jest, proszę, G4. G4. I co dalej? FG4,
Można HG4. HG4. Skoczek H4. Czarne mają rekompensatę za piona. Czarny król nie jest nagi. Hetman grozi przeskoczyć na H4. Na przykład ruch H4 już jest za miękki. No, czarny, biały grywa skoczek B5. Na przykład najbardziej w tej chwili ruch. Skoczek B5. I po skoczek bije G4. Ojej, zbiło mi się na G4. Skoczek bije G4. Co dalej? Tu jest taki szach, odbija się figurę. Także zachęcam do gry. Biały tutaj jest strasznie pasywny. Żeby grać to białymi, trzeba doskonale liczyć, ciężka gra. Zgadzam się. Progres. No dobra.